Znajdujemy się w sklepie autonomicznym. Jest to nowa forma, nowoczesnej formy retailu, którą testujemy razem z naszym partnerem, jedną z ogólnopolskich sieci franczyzowych. Jesteśmy obecnie w fazie proof of concept, czyli testujemy zarówno sam wymiar tego formatu, jak i procesy, które będą realizowane w ramach tego sklepu. Sklep, w którym aktualnie się znajdujemy, powstał również z myślą o mobilności takiego rozwiązania, co jest niewątpliwą cechą dla retailerów, którzy mogą w sposób dość bezpieczny testować różnego rodzaju lokalizacje, formaty, miejsca, a w razie niezbyt dużej efektywności konkretnej danej lokalizacji są w stanie w sposób dosyć szybki i łatwy przenieść dany sklep do po prostu innej, bardziej atrakcyjnej lokalizacji. Warto tutaj nadmienić, że to, co oferujemy naszym partnerom, to jest rozwiązanie tak zwane pod klucz, przez co rozumiemy oddanie do dyspozycji kompletnego, gotowego i zintegrowanego systemami po stronie klientów rozwiązania. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z integracją z systemem sprzedażowym, nasze rozwiązanie samoobsługowe, kiosku samoobsługowego, który umożliwia finalizację całej transakcji w środku, jest zintegrowany właśnie z systemem sprzedażowym klienta, plus integracja z programem lojalnościowym naszego partnera, dzięki któremu jesteśmy w stanie identyfikować i zadowolić dostępem osób wchodzących do sklepu. W obecnym formacie próbujemy również przetestować sprzedaż napojów gorących i zintegrować to i połączyć razem z sprzedażą produktów tradycyjnych. Jakie korzyści z wprowadzenia takiego czy podobnego formatu odnosi retailer? To rozwiązanie, które oferujemy tutaj, może być budowane w pewnego rodzaju klastrach, w których jedna bądź dwie osoby opiekują się nawet 10 tego typu sklepami, w związku z czym koszty obsługi zatowarowania, różnego rodzaju procesów związanych z całą logistyką są rozkładane pomiędzy 5 albo 8 różnych sklepów. Kolejną korzyścią jest minimalizacja ryzyka danej lokalizacji. Jesteśmy w stanie bardzo łatwo zmienić tą lokalizację, zmienić dobór asortymentu. Niewątpliwie korzyścią jest sama wielkość sklepu i dopasowanie tego do bardzo powszechnych formatów proximity i convenience, czyli zatowarowania towarami pierwszej potrzeby. Nie bez znaczenia również jest bardzo konkretny rozmiar sklepu, w którym się znajdujemy, ponieważ jest on przystosowany do transportu, w związku z czym możemy przewozić na sklep dowolne miejsce bez ponoszenia jakichś dodatkowych kosztów związanych z przewozem biurowym. Klient takiego formatu uzyskuje bardzo szybki i łatwy dostęp do produktów pierwszej potrzeby, w zasadzie w zasięgu ręki. Uzyskuje pewien komfort niezobowiązujących zakupów, w których znajduje się pomieszczony sam, z jakąś niewielką ilością współkupujących. Taka formuła, która bardzo odpowiada szczególnie nowemu pokoleniu.